kurwa, kurwa, ile ludzi? No, ale mi się zebrało w tym domu kultury. Ty, chodź pogruchamy, może chlebek mają. Dobra, dobra, dobra. Czego? Słuchaj, ploty się ją. Co ty? No, ty wiesz co oni o nas mówią? Wiesz co mówią? Że my nic nie robimy, tylko żremy i brudzimy. My nic nie robimy. A co u ciebie słuchać? Robotę znalazłem. Gdzie? W budowlance robię. A co? Elewację wykańcza. Proszę pytać, co ty masz na łapie? Ach! Zabrączkowałem się. O kurwa, kurwa, z kim? Z kim? Z Grażyną. To co ty nic nie mówisz? Daj spokój, nie ma czym się chwalić. Powiedz mi, Andrzej, powiedz mi. Przed zaobrączkowaniem jest wszystko okej, a po ja jej nie poznaję. Słuchaj, wracam w pierwszy dzień do domu po pracy, a tu biura porozpiżane, a ten ze skórką od chleba na szyi telewizję sobie ogląda. Co? A co ogląda? Ziarno. No to słuchaj, ja tam kulturalnie muszę jakiś obiad. To wiesz co ona mi podała? Gołąbki. Ha, to awantura. Jeszcze jaka? Wzięła jajo i poleciała do mamuni. Nie wiem czy w ogóle wróci. Wróci, wróci. A skąd wiesz? Pocztowe zawsze wracają. O patrz, leci. Jaka dumna. Spójrzcie w tę stronę. Daje niedostępną. Wiesz co ci powiem? Ja, o mnie wszystkie się biły, nie? Wszystkie, a ja głupi ją wybrałem. Grażyna, gołębników nie pomyliłaś? Rubianie. Ty, a gdzie teraz mieszkasz? Ja na Lipowej, a ty? Ja na Słonecznej. Nie narzekam, ziarnko dobre mają, wzmacniają nas przed lotem. Gołąbki drzwiami okami się pchają. Ja, proszę ja ciebie, mógłbym mieć każdą. Spójrz na mnie, zgrabny kuperek, szponki zaostrzone. Słuchaj. A więc po czym poznać gołębiarza? Po czym? Po powitaniu. A co, u ciebie w tych sprawach lepiej? Lepiej nie mówić. Czego? Powiedz szczerze, czy mi czegoś brakuje? A skąd ja miałem ci mówić? Ty to od tyłu mi aktora przypominasz. Normalnie Gary Cooper, od przodu pazura. Ty, to jak ty wiesz, że ona mnie nie chce? Słuchaj, ostatnio poznałem taką jedną fajną, wiesz? No, i co, i co? Zabajerowałem jak zawsze. Taszyno, robaki tego świata, złożę ci u stóp. I co, gdzie twoja zbyła? Koguta poznała. Koguta? Wysoki. Przystojny. O kukuryku. Rzucił ziarno i poleciało, jak mnie w lot puścili. No patrz, skóry synno. Wiesz, mi to teraz wszystko wisi i na ludzi spada. Prawidłowo, prawidłowo. Najgorzej bracie, kiedy cię w lot puszczają. Lecisz 300 km i nie wiesz, czy masz do czego wracać. No, słuchaj, ja wiem, czemu ona cię zostawiła. Bo gołębie są mniejsze od kogutów. Nie. Jak nie? Zaczekała się, że wielkość ptaka nie ma znaczenia. Chyba, że tak, chyba, że tak. No słuchaj, ja sam, ty sam, może jak męski wieczór. Super. No, to zapraszam cię na moje nowe okno, na parapetówę.